Drodzy Państwo, dzień dobry, witam w programie IT Business o nowych technologiach w biznesie. Proszę Państwa, ostatnio opowiadałem o serwisie Albicla społecznościowym, który został fatalnie przygotowany. Wspominałem również o tym, że bardzo możliwe, że wyciekła cała baza użytkowników tego serwisu, ale podobne wycieki zdarza, zdarzają się niestety dość często. W ostatnim czasie wyciekła również baza serwisu randkowego, który się nazywa Meet Mindful. Baza, którą przechwycili hakerzy ma aż 2,3 miliona rekordów i wśród tych rekordów są takie dane jak e-maile, nazwiska, kody pocztowe, preferencje, czy nawet adresy IP oraz zaszyfrowane hasła. Już te, has te dane wystarczą do tego, żeby zaciągnąć na tych użytkowników pożyczkę. Ale co gorsza, chociaż te hasła są zaszyfrowane, to użytkownicy na forum internetowym, na którym została udostępniona ta baza, twierdzą, że również część haseł udało się już odszyfrować. W tym momencie ponowny apel z mojej strony. Drodzy Państwo, jeżeli zakładacie konta na różnych dziwnych serwisach, a zwłaszcza serwisach erotycznych albo randkowych, albo takich stronach o niskiej reputacji, starajcie się. Stosować bardzo różne hasła, a nigdy nie używajcie tych haseł w wielu różnych usługach. Tego typu serwisy, niestety, są bardzo często, na te serwisy, bardzo często przeprowadzone są ataki z tego względu, że wystarczy wydobyć nawet nazwy użytkowników czy e-maile użytkowników. Nawet niepotrzebne są hasła, ponieważ same e-maile pozwalają zidentyfikować takich użytkowników, a użytkownicy raczej woleliby. Pozostać anonimowi raczej nie chcieliby, żeby ich partnerzy albo partnerki wiedziały, że korzystają z tego typu serwisów. Więc skłonni są nawet zapłacić za milczenie. Przy takiej bazie, która liczy ponad 2 miliony rekordów, bazie z tego serwisu Meet Mindful, prawdopodobnie część takich serwisów po prostu zapłaci cyberprzestępcom za to, żeby trzymali język za zębami. Teraz można być również pewnym, że przestępcy będą starali się również zalogować na konta tych użytkowników na hasła, które udało im się już odszyfrować. Więc ten wyciek może być bardzo niebezpieczny. Ja dodam jeszcze, że nam udało się w redakcji IT Business pobrać tą bazę, przeglądaliśmy tą bazę. W tej bazie są również firmy polskie, są również konta założone przez polskich użytkowników, którzy używali normalnie swoich służbowych adresów e-mail i na te adresy się logowali, więc... Apeluję do wszystkich, którzy korzystali z tego typu serwisu, natychmiast zmieńcie hasła do wszystkich serwisów, do których mieliście podobne hasła założone, co w serwisie Meet Mindful i nie powtarzajcie tego błędu, tylko za każdym razem stosujcie inne hasła w różnych serwisach internetowych. Drodzy Państwo, większo większość z nas pamięta jeszcze technologię Adobe Flash. Pozwalała ona tworzyć efektowne, animowane elementy stron internetowych, a, grze, a także reklamy internetowe, w tym niesławne banery, a nawet gry. Z technologii Flash korzystał nawet serwis YouTube do roku 2015. Ale funkcje, które dawał Flash, zostały uzupełnione w HTML-u 5, w związku z czym Flash przestał być już potrzebny i firma Adobe w 2017 roku ogłosiła, że... Wspierać będzie technologię Flash do końca 2020 roku. Po tym roku, czyli od tego roku, do roku 2021, przeglądarki internetowe całkowicie blokują wszelkie elementy Flash na stronach, y, ponieważ te elementy mogą po prostu stanowić potencjalne luki cyberbezpieczeństwa. Y, a i firmy, które korzystały z technologii Flash, miały kilka lat na to, żeby się dostosować do tego, że z Flasha już nie będzie można korzystać i żeby wymienić po prostu tę technologię na nowsze rozwiązania. Ale niektórzy, jak to zwykle, postanowili czekać do ostatniej chwili. W chińskim mieście Dalian zamieszkałem przez blisko 7 milionów osób, które jest jednym z największych na świecie portów morskich. System sterowania koleją miejską zbudowany był właśnie w technologii Flash. I w, w momencie, gdy Flash przestał być obsługiwany, gdy zaczął być blokowany przez przeglądarki internetowe, ta kolej miejska stanęła na ponad 20 godzin. I co zrobili w tej sytuacji, sytuacji administratorzy? Zainstalowali na komputerach, które sterują tą koleją, stare wersje przeglądarek internetowych, czyli zastosowali najgorsze rozwiązanie z możliwych. Chociaż sama technologia Flash już przestała być wspierana i wszelkie nowo odkryte luki bezpieczeństwa nie będą już łatane, to przeglądarki internetowe zawierają już bardzo wiele tego typu luk, które są znane powszechnie i przestępcy będą z nich korzystać. Więc teraz, niestety, tylko czekać na jakąś katastrofę. Zakończenie wsparcia przez różne. Rozwiązanie teleinformatyczne jest dość powszechną praktyką. Zawsze jednak twórcy zapowiadają taki koniec wsparcia z dużym wyprzedzeniem. Niektóre rozwiązania są na tyle dobre, że przedsiębiorstwa czy użytkownicy prywatni korzystają z takich rozwiązań przez wiele lat. Warto wspomnieć w tym miejscu chociażby system Windows XP. Ale prędzej czy później jednak następuje koniec wsparcia i musimy się przenieść na nowsze rozwiązanie. Organizacje najczęściej mają bardzo dużo czasu, żeby. Przetestować nowe rozwiązania, żeby zmodernizować te systemy, z których korzystają, i prze, przeprowadzić odpowiednie testy wydajności, testy wytrzymałości na potencjalne ataki na nowych platformach. I naprawdę warto zrobić to zawczasu, nie czekać na koniec wsparcia, ponieważ nawet jeżeli wymaga to pewnych inwestycji, to jeżeli nie zrobimy takiej modernizacji i nastąpi jakakolwiek awaria, to koszt usunięcia tej awarii może być nieporównywalnie większy niż koszt modernizacji systemu, a może nawet doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa. A teraz przenosimy się z Chin do Australii. Tam ważą się losy wyszukiwarki Google. Australijska komisja do spraw konkurencji i konsumentów stwierdziła, że giganci technologiczni wykorzystują swoją przewagę nad australijskimi wydawcami i mediami internetowymi i zabierają im reklamodawców. Żeby wyrównać szanse, komisja orzekła, że na przykład Google powinien zapłacić za umieszczanie linków w wynikach wyszukiwania do stron internetowych tych australijskich serwisów. Oczywiście Google twierdzi, że taki, taki ruch jest zupełnie pozbawiony sensu i zapowiedział, że nie będzie wyświetlał takich, wyników, e, takich linków w swoich wynikach w ogóle. Ale na to Australijczycy oczywiście odpowiedzieli, że byłoby to... Nie w porządku, ponieważ byłoby to faworyzowanie przez Google firm zagranicznych i że Google nie traktowałby wszystkich podmiotów porówno. Więc przedstawiciele Google stwierdzili, że w takiej sytuacji być może będą musieli wyłączyć wyszukiwarkę Google w Australii całkowicie. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że podobne rozmowy prowadzone są również na terenie Europy, na przykład we Francji. Google zostało zobowiązane do płatności za wyświetlanie wyników, które zawierają fragmenty artykułów, więc Google usunął te fragmenty, w swoich wynikach wyszukiwania zawiera tylko linki do stron i oczywiście za te linki same nie płaci. Ale wciąż mamy taką zabawę w kotka i myszkę, i kompromis między Google czy dostawcami treści nadal jest, zwłaszcza między takimi dużymi wydawcami internetowymi, i nie został jeszcze dotąd wypracowany. W jednym z odcinków mojego programu rozmawiałem z ekspertem na temat planowanych regulacji serwisów społecznościowych. Wszystko za sprawą zbanowania Donalda Trumpa przez te serwisy i wywołanej tym dyskusji, czy operatorzy takich serwisów społecznościowych mają yy, yy, powinni decydować o tym, komu dawać, a komu zabierać głos w internetowej debacie. W Polsce. Politycy Zjednoczonej Prawicy, czyli Zbigniew Ziobro i Patryk Jaki, zapowiedzieli, że pracują w tej chwili nad tak zwaną ustawą wolnościową, która ma regulować działanie serwisów społecznościowych na terenie naszego kraju. Ale z podobnym apelem ostatnio wyszedł Antonio Guterres, czyli sekretarz generalny ONZ. Stwierdził on, że to nie korporacje powinny decydować, czy konta polityków czy publicystów powinny być blokowane. Zasugerował, że powinny być, powinien zostać stworzony mechanizm, który będzie regulować... W jaki sposób powinno się y, usuwać treści, które powinno się zostawiać, y, i kiedy banować potencjalnie autorów y, takich treści serwisów społecznościowych? W celu uregulowania takich kwestii ma powstać tak zwane forum zarządzania internetem, które zgromadzi ludzi sektora publicznego i prywatnego, którzy będą omawiać porządek prawny w sieci. A skoro już o uregulowaniu jesteśmy, to wspomnijmy, w jaki sposób regulowany jest Internet w reżimach, takich jak Chiny, czy chociażby Rosja. W przypadku Chin internet jest po prostu ocenzurowany. Tam obywatele nie mają dostępu po prostu do części stron internetowych. W Chinach działa tak zwany wielki firewall. Nazwa jest oczywiście analogią do wielkiego muru, który jest częścią tak zwanej złotej tarczy. Jest to blokada wymuszana przez komunistyczny rząd na dostawcach internetu, którzy blokują wybrane strony internetowe, a nawet pewne słowa, które wpisujemy w wyszukiwarkach internetowych. Nie można na przykład wpisać takiego słowa jak demokracja, wolność słowa czy ludobójstwa. Tego typu strona będą po prostu blokowane. W Rosji cenzura internetu stosowana jest na dużo mniejszą skalę, ale usuwane są tam treści, które uznawane są za potencjalnie szkodliwe dla bezpieczeństwa kraju. Na przykład związane, takie, związane z tym, że ktoś wyraża solidarność chociażby z aleksiejem nawalnym. Jest jednak sposób na ominięcie cenzury internetu w państwach totalitarnych. To internet satelitarny. Firma SpaceX, Ilona Maska wystrzeliwuje na orbitę satelity Starlink, które dostarczają internet na części USA, Kanady czy Wielkiej Brytanii. Na orbicie umieszczone jest już blisko 1000 satelitów Starlink, a to docelowo będzie ich 12 000. Obecnie ten system Starlink pozwala na korzystanie z internetu z przepustowością od 50 do 150 megabitów na sekundę, a miesięczny abonament za korzystanie za usługę kosztuje 100 dolarów. Ponieważ dostęp do internetu jest przez nikogo nie jest moderowany, więc możliwe jest całkowicie, całkowite pominięcie rządowej cenzury. W związku z tym, Rosyjska Duma Państwowa planuje ustawę, która zakaże korzystanie z systemu Starlink pod karą grzywny. Taka grzywna w przypadku użytkowników indywidualnych wyniesie 400 dolarów, a w przypadku firm nawet 13 tysięcy dolarów. Dodatkowo systemy, satelity systemu Starlink latają na dość niewielkiej orbicie, więc kraje totalitarne. Bardzo możliwe, że uznają tę, tę orbitę za teren swojego kraju, tak jak jest to w przypadku samolotów. Więc zobaczymy, czy jednak nie, Rosjanie nie zablokują po prostu systemu Starlink na terenie swojego kraju. Drodzy Państwo, to tyle z takich ciekawostek ze świata nowych technologii. Teraz zapraszam na krótką przerwę, a w drugiej części mojego programu będę opowiadał z zaproszonym przeze mnie gościem na temat tego, w jaki sposób ładować samochody elektryczne. Dziękuję bardzo i do zobaczenia po przerwie.